Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Troszeczkę z opóźnieniem, widzę, że już znaki zapytania są pod filmem. Zaczynamy, moi drodzy, zaczynamy. Jesteśmy. Dziś w kalendarzu jeden z tych dni, który no, najlepiej byłoby chyba przespać, prawda? Nie widzieć tych roześmianych buź dzieci, którymi chwalą się szczęśliwe mamy czy ojcowie. Doskonale rozumiemy, no i osobiście rozumiem to uczucie, gdy bardzo pragniesz i ty pochwalić się swoim szczęściem, no ale jakoś nie dane ci, mimo że robisz wszystko, co możesz, żeby tego szczęścia w końcu doświadczyć. Dzień dziecka to dla większości par długo starających się o ciążę wyjątkowo refleksyjny i przygnębiający czas. Przypomina o braku i niezamierzonej bezdzietności. Sprawia, że jeszcze bardziej odczuwamy bezradność, smutek, może i złość. Tym bardziej się cieszę, że jesteście tu z nami i mimo że Facebook świętuje dziś hucznie święto najmłodszych, postanowiliście nie dać się i zrobić kolejny krok, by za rok, o tej samej porze, móc dołączyć do grona tych szczęściarzy. Ja w tym gronie już jestem i zapewniam Was, że warto walczyć o tę radość i uśmiech na małej buzi. Tak się zbiegło, że właśnie dziś mamy dla Was temat, który z pewnością pomoże w spełnieniu marzeń o potomstwie. Doktor Estera Kłosowicz, ginekolog położnik, a także dietetyk kliniczny z Centrum Leczenia Niepłodności Parens podpowie Wam, jaką ścieżkę wybrać, by droga do macierzyństwa była możliwie najkrótsza i kiedy zrobić o jeden krok dalej w staraniach, czyli przejść z naturalnych metod i podjąć decyzję o leczeniu metodą in vitro. To jak zajść w końcu w tę ciążę? Jak zwiększyć szansę? Zapraszam mojego gościa. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry pani Sylwio, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu możemy się zobaczyć i cieszę się, że możemy znowu edukować razem wspólnie. Klinika Parens znowu jest z nami. Bardzo się cieszę. Pani doktor, dzisiaj właśnie tak jak powiedziałam, trudny temat, trudny dzień, tak? Tak, Ale tak. bierzemy byka za rogi i no, spróbuję pewnie pani podpowiedzieć, tak, naszym słuchaczom i naszym widzom, co byłoby najlepsze i w którym momencie właśnie zrobić ten krok do przodu. Ja osobiście zawsze mówię, że my, osoby starające się długo o dziecko, no jesteśmy wojowniczkami, tak? Ale dla nas największym orężem jest właśnie ta wiedza. No, dzięki której właśnie możemy to realizować i być i spotykać się z lekarzami i właśnie z uczestnikami. No dobra, pani doktor, to może zaczniemy od pierwszego pytania. Ja zaraz sobie tu zerknę. Jak zwykle, moi drodzy, udostępniłam film w różnych grupach. Udostępniajcie te filmy osobom potrzebującym. Zachęcam do zadawania pytań. Ale uwaga, uwaga, tam gdzie to rozpowszechniłam film, musicie dziewczyny wejść na profil Niepłodni Razem, bo tylko tu będę widziała wasze pytania do naszego eksperta, a możecie je jak zwykle zadawać. Więc zapraszam, zapraszam. Pani doktor, to może takie pierwsze pytanie. No, wiele par, które podejmuje właśnie decyzję o dziecku, chciałoby, no, aby ta ciąża pojawiła się jak najszybciej, czyli no, zaraz w pierwszym cyklu starań. No niestety, nie zawsze jest to taki łatwy plan do realizacji. Pytanie brzmi, do którego momentu można mówić, że to całkiem normalne, że ciąży nie ma mimo starań, a po ilu właśnie cyklach z negatywnym testem ciążowym powinna się zapalić czerwona lampka? Więc tak, okres takich bezskutecznych starań, po których para powinna zgłosić się do specjalisty, jest nie tylko zależna od wieku kobiety, ale przede wszystkim także od przebiegu jej cykli, od tego, czy w wywiadzie mamy informacje, że były operacje w obrębie miednicy mniejszej, czy jaka jest wielkość rezerwy jajnikowej, czy parametrów partnera. Ten przysłowiowy rok, który jest ujęty w definicji, że po roku regularnych starań i nieosiągnięciu sukcesu ciąży powinniśmy się zgłosić, to dotyczy par, które nie mają żadnych problemów związanych ze zdrowiem. I nasze rekomendacje też o tym mówią, że my powinniśmy już podejmować działania w sytuacji, kiedy stwierdzimy, czy w badaniu podmiotowym, czyli w wywiadzie, jeżeli stwierdzimy jakieś nieprawidłowości, czy w badaniach laboratoryjnych, czy w badaniu przedmiotowym, zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny, pewne nieprawidłowości, to już na tym etapie
trzeba podjąć pewne działania, więc to nie jest zależne tylko od wieku i od tego roku regularnych starań. No bo w sytuacji na przykład pacjentki, która ma lat 22 i nieregularnie miesiączkuje albo nie ma tej miesiączki, no to błędem jest zalecenie jej starania się przez rok czasu o ciążę i dopiero wrócenie po tym czasie, kiedy się nie uda. No raczej się nie uda, bo cykle są prawdopodobnie nieowulacyjne. W związku z czym my już u takiej pacjentki na samym początku powinniśmy monitorować cykl, czy sprawdzić jej rezerwę, czy pomóc jej osiągnąć właśnie owulację i oczywiście naturalne starania. Natomiast to będzie sytuacja, kiedy nie ma sensu czekania tak długiego czasu. Tak samo sytuacja, jeżeli pacjentka w wywiadzie miała operację w obrębie na przykład jajnika, tak, usunięcia torbieli jajnika, zwłaszcza jeżeli na przykład była to torbiel endometrialna, no to możemy podejrzewać, że ma przez to zmniejszoną rezerwę jajnikową, że może mieć wzrosty w obrębie jamy brzusznej, czy na przykład nawet tak prozaiczna rzecz jak operacja wyrostu gdzieś tam w dzieciństwie, może powodować niedrożność jajowodów czy wzrost w brzuchu właśnie. I to są sytuacje, kiedy no, my nie zostawiamy tej pary samej sobie przez rok czasu, tylko już diagnozujemy i już podejmujemy pewne działania, żeby im pomóc. W związku z czym nie sam ten rok czasu zostawienia pary, bo to dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy nie ma żadnych problemów, kiedy nie ma żadnych stwierdzonych podejrzeń, że ta płodność może być ograniczona w jakimś zakresie. To jest bardzo istotne, bo no, dosyć często spotykamy się z sytuacją, kiedy powiedzmy ten czas został w jakiś sposób stracony, a to jest czas reprodukcyjny, który no bezpowrotnie nie odzyskamy już tego, tak, tego czasu, a to czasami jest kilka nawet lat takiego czekania i łudzenia się, że gdzieś ta ciąża będzie w sposób taki samoistny, naturalny, bez ingerencji właśnie specjalisty. Właśnie tak mówi się właśnie, że ten rok starań musi być. Starań, tak. Taki podział, ale jest trochę taki, no on jest trochę tak stworzony do naszych tutaj jakby działań, też ten wiek 35 lat, tak, który jest granicą, no i później po pół roku starań, a około 40 roku życia, no to natychmiast, tak. Natomiast to dotyczy sytuacji, w których nie stwierdza się żadnych problemów. No właśnie, już wspomniała Pani o wieku, no to takie kolejne pytanie mi się nasuwa, czy właśnie na długość takich naturalnych starań ma wpływ wiek pary, jak bardzo skraca się ten czas właśnie w przypadku, gdy kobieta jest tuż przed 30, a jak gdy zbliża się właśnie do tej 35, starać się pełny rok, a dopiero potem specjalista, czy może jednak wcześniej podjąć próbę diagnozy w kierunku niepłodności? Jeżeli, tak jak mówię, jeżeli to jest zależne tylko od wieku, czyli nie ma żadnych problemów, są regularne, nie ma żadnych obciążeń w wywiadzie, w badaniu też jest wszystko, w takim ginekologicznym badaniu w USG ocenia się, że występuje owulacja, no to tutaj nie musimy w żaden sposób niczego przyspieszać, tak? No, statystyki pokazują, że 80% par w ciągu tego roku czasu powinno zajść w ciąży, tak? I dopiero później kolejny rok może dać w przypadku na przykład takiej niepłodności, o której nie ma stwierdzonej przyczyny, kolejny rok o te 20% znowu zwiększy ilość ciąż. Natomiast no, jakby nie ograniczamy się do samego wieku, bo on może być zupełnie niemiarodajny. Są pacjentki, które są w młodym wieku, tak? Może być to na przykład 20-kilkuletnia dziewczyna, która na przykład ma rezerwę jajnikową skrajnie niską. W związku z czym, jeżeli to zostanie stwierdzone, no to postępowanie powinno być natychmiastowe, tak? Są sytuacje, kiedy mamy pacjentkę w wieku 36-7 lat z bardzo dobrymi parametrami, której możemy dać szansę, a ich starania o ciążę nie są długie, możemy dać szansę zachodzenia w ciąży w sposób naturalny, to niczemu nie przeczy, to nie są granice, gdzie powinniśmy kierować pacjentów do jakichś bardziej zaawansowanych metod leczenia.
Ja bym tutaj jakby nie skupiała się tylko na wieku, tylko na złożeniu pewnych elementów takich bardzo, bardzo podstawowych. Jednym z nich jest wiek oczywiście, ale są też inne, tak jak właśnie rezerwa jajnikowa, jak pewne obciążenia, jak endometrioza, jak parametr męski, tak? Jeżeli no, nie mamy plemników w nasieniu, to tutaj ten wiek czy czas starania się o ciążę nie będzie takim podstawowym kryterium, wedle którego będziemy decydować o leczeniu. W związku z czym na to się składa bardzo dużo rzeczy, które powinniśmy wziąć pod uwagę. To są tylko te granice tych lat, czy granice czasu starania się o ciążę, bardziej ujęte w formie takiej medycznej, tak, ze strony lekarza, że to powinno być tak rozgraniczane. Natomiast my bierzemy wszystko pod uwagę. Trzeba też tu mocno wziąć pod uwagę, co sama mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, jak już się zaświeca ta lampeczka, że coś może być problem, to jeszcze tutaj nasza psychika, tak, ma duże znaczenie, więc nie zwlekać, bo człowiek czym potem idzie w głąb, tym jest ciężej psychicznie. Dokładnie. Sama ta droga przez rok czasu już jest wysiłkiem psychicznym dla nas, pacjentów, nie? A później właśnie zaczynają się jeszcze właśnie nieprzychylne jakieś tam wyniki i się zaczyna lawina, która jest spiralą niestety. A propos spirali, to może teraz tak przejdę na inny temat, ale też myślę, że bardzo ciekawy. Wiele pań właśnie zadaje sobie też pytanie, no właśnie, jak na starania o dziecko wpływa właśnie fakt odstawienia przez nie antykoncepcji, właśnie tej farmakologicznej albo właśnie takiej spirali domacicznej. No czy prawdą jest właśnie, czy raczej mitem, że kobiety są bardziej płodne w pierwszych cyklach po odstawieniu takiej blokady, ale też w drugą stronę, czy antykoncepcja, zwłaszcza ta stosowana przez wiele lat, może być przyczyną późniejszej właśnie niepłodności, czy problemów z naturalną ciążą? No, istnieją takie mity i one są wielokrotnie powtarzane, że właśnie tam nawet pacjentki, które są przed wdrożeniem antykoncepcji, często zadają te pytania, czy to nie spowoduje jakichś problemów później w przyszłości z zajściem w ciążę. Niestety tu trzeba rozgraniczyć dwie ważne kwestie. Pierwsza z nich to taka, czy pacjentka, której włączono antykoncepcję, miała cykle regularne i czy nie miała żadnych problemów hormonalnych. Bo są sytuacje takie, gdzie antykoncepcję włącza się celem właśnie uregulowania cykli, bo miesiączki nie występują. Jeżeli to nie zostanie zdiagnozowane wcześniej, czyli nie będzie diagnostyki hormonalnej, tylko po prostu objawowo włączona antykoncepcja, to po odstawieniu tej antykoncepcji ten wyjściowy problem, który wcześniej nie był zdiagnozowany, on dalej będzie, tak? Czyli na przykład będzie to sytuacja pacjentki, która ma przedwczesną niewydolność jajników, czyli przestaje powoli miesiączkować i dostaje antykoncepcję. Będzie miała krwawienie z odstawienia, tak? Natomiast po odstawieniu tej antykoncepcji ten problem dalej będzie istniał albo dopiero po czasie niestety zostanie zdiagnozowany. On absolutnie tutaj, samo włączenie tej antykoncepcji nie ma tutaj żadnego wpływu na tę płodność, po prostu ten problem występował wcześniej, czy tak samo pacjentki z zespołem policystycznych jajników, czy z nieregularnymi cyklami, które dostają antykoncepcję, a nie mają wcześniej tej diagnostyki przeprowadzonej, to po odstawieniu jej no, będą mieć cykle bezowulacyjne, będą mieć dalej problem z tym, że cykle nie będą regularne, ale samo stosowanie antykoncepcji tego nie wywołało, tylko po prostu na chwilę jakby wyciszyło te objawy. W związku z czym tutaj jakby trzeba na początku, przed wdrożeniem antykoncepcji, jeżeli są pewne problemy, czyli nieregularne cykle, czy jakiekolwiek inne problemy zdrowotne, taką diagnostykę zrobić, żeby później po czasie właśnie nie być spóźnionym z taką diagnozą. Natomiast jeżeli pacjentki dostają antykoncepcję, a są zupełnie zdrowe, mają cykle regularne, nie ma podejrzenia, że są jakieś nieprawidłowości hormonalne, to po odstawieniu antykoncepcji one normalnie zachodzą w ciążę, nie ma z tym żadnego problemu. Antykoncepcja nie jest czynnikiem ograniczającym płodność, ubezpładniającym i tak dalej, a niestety bardzo często spotykamy się z tego typu informacjami. Jeżeli chodzi o stosowanie wkładek domacicznych, to tutaj też jest bardzo ważna kwestia bardziej takiego czynnika, który
miałby związek z czynnikiem infekcyjnym czy zapalnym. W związku z czym, jeżeli przed założeniem takiej wkładki zostanie wykonany taki wymaz z pochwy, tak, posiew i stwierdzone, że jest wszystko prawidłowo, bezpiecznie do założenia takiej spirali, no bo ona jest przez długi czas w macicy, a założenie jej wiąże się z tym, że przechodzimy przez szyjkę i kanał wprowadzając ją do jamy, to jeżeli taki sprawdzian przed tym założeniem zostanie przeprowadzony, to mamy dużą taką pewność i bezpieczeństwo, że nie będzie tam zawleczony jakiś stan zapalny, który w przyszłości może skutkować pewnymi problemami, na przykład z implantacją, co oczywiście też nie daje żadnej gwarancji, natomiast sama w sobie spirala, ona nie powinna powodować problemów z płodnością, bo jak pokazują badania, no pacjentki, które stosowały ją wcześniej, zachodzą później w ciąży. Pani doktor, chciałabym tutaj wpleść jedno pytanie od Agnieszki. Agnieszko, co prawda napisałaś bardzo ogólne pytanie, ale nie odniosę się do naszego dzisiejszego tematu. Agnieszka chciałaby coś więcej o PCOS wiedzieć. To może pani doktor, czy PCOS przekreśla właśnie naturalną ciążę? Czy jest tutaj wskazaniem na przykład do in vitro? Absolutnie nie. To znaczy tak, na pewno trzeba bardzo dobrze zdiagnozować zespół policystycznych jajników, w sensie to też jest często taka sytuacja, że ten zespół nie jest do końca dobrze zdiagnozowany, czy na podstawie takich prawidłowych kryteriów. Często spotykamy się niestety z sytuacją, że gdzieś ktoś zobaczył w obrazie USG jajniki, które są bardzo drobno pęcherzykowe, wyglądające jak policystyczne i od razu została postawiona diagnoza, tym bardziej jak na przykład cykle są nieregularne, no to już od razu jest to diagnoza, że to jest zespół policystycznych jajników. Natomiast to jest dużo bardziej złożony problem. Przede wszystkim trzeba podjąć taką diagnostykę hormonalną i sprawdzić, jaki jest poziom androgenów, które tutaj odgrywają kluczową rolę. Oczywiście wtórnie do tego zbadać, czy występuje insulinooporność. Natomiast sam w sobie zespół policystycznych jajników, który wiąże się z cyklami bezowulacyjnymi, może stanowić pewne trudności w zajściu w ciążę, aczkolwiek są pacjentki, które mimo zdiagnozowania zespołu policystycznych jajników zachodzą samodzielnie, naturalnie w ciążę, też są takie sytuacje. Natomiast czasami wymaga to stymulacji z naszej strony, ale jest to monostymulacja, czyli wywołanie tej owulacji lekami, które są lekami doustnymi, monitorowanie jej i samodzielne zachodzenie w ciąży w sposób naturalny. W związku z czym, jeżeli takie działania nie odnoszą sukcesu przez dłuższy czas, mimo wywoływania owulacji z naszej strony i oczywiście zbadania wszystkich innych czynników, które miałyby wpływ na zajście w ciążę, czasami jest to powód, dla którego my kierujemy do zapłodnienia pozaustrojowego, natomiast to jest zawsze jakby wtórny etap, drugorzędny, późniejszy, nie w pierwszej kolejności. Absolutnie pacjentki z zespołem policystycznych jajników mają szansę na zajście naturalnie w ciążę. Czy dużo jest takich pacjentek? Trudno powiedzieć szacunkowo, dlatego że no my zazwyczaj mamy do czynienia z pacjentkami, które długi czas starają się o ciążę, które są już po wielokrotnych gdzieś tam próbach czy stymulacji. No my też podejmujemy oczywiście takie próby, ale często z uwagi na czas starań czy pewne inne dodatkowe czynniki kwalifikujemy do zapłodnienia pozaustrojowego. Myślę, że to też zależy od innych parametrów, które mają na to wpływ, czy nie ma jakichś dodatkowych czynników ograniczających płodność, ale sporo jest takich pacjentek. Powiedziałabym, że więcej pacjentek na ten moment jest, które w sposób taki, który możemy wystymulować owulację, może zejść w ciążę. Co więcej, jeżeli zespół policystycznych jajników jest prawidłowo leczony, mówię tutaj też o takiej mobilizacji samej pacjentki, jeżeli wcześniej oczywiście jest też diagnoza insulinooporności,
to poprawa takich parametrów metabolicznych przede wszystkim, mówię tutaj o wdrożeniu prawidłowej diety, aktywności fizycznej, samo to leczenie, bo to jest sposób leczenia, dieta i aktywność fizyczna też są formą leczenia, czasami może prowadzić do cykli owulacyjnych u takich pacjentek, nawet nie wymagających ingerencji z naszej strony w postaci leków. I warto po to sięgnąć też w pierwszej kolejności. Joasia ma znowu takie pytanie, czy dodatnie przeciwciała ANA przekreślają szansę na ciążę? I też spróbujmy to rozgraniczyć, pani doktor, właśnie na naturalną ciążę, czy to jest już, nie wiem, do in vitro? No, jakby tutaj zawsze trzeba, znaczy nie lubię takich stwierdzeń, że coś przekreśla zupełnie szansę na ciążę. Myślę, że jedyny taki stan, gdzie można by było powiedzieć, no to jeżeli kobieta no nie ma macicy, prawda, i musi korzystać z innych metod. Natomiast parametry takie jak parametry metaboliczne, czyli przeciwciała, które występują, absolutnie nie przekreślają szansy na ciążę, zarówno naturalną, jeżeli jest większy jakiś problem i wymaga leczenia poprzez in vitro, no to tym bardziej. Natomiast sama obecność przeciwciał absolutnie nie przekreśla szansy na ciążę. Czyli spokojnie się starać, naturalną ciążę. A Ania ma znowu takie pytanie. Witam, czy niskie AMH i endometrioza przekreślają naturalną ciążę? No, tutaj trzeba byłoby dokładnie określić, co to znaczy dla kogoś niskie AMH. Są pacjentki, które z AMH rzędu 0,3 zachodzą naturalnie w ciąży. Są pacjentki, które są z endometriozą i niskim AMH, oczywiście też mogą w sposób naturalny zejść w ciąży, natomiast szanse na taką sytuację są niższe. Jeżeli ktoś nie akceptuje formy oczywiście zapłodnienia pozaustrojowego, jeżeli my na przykład kwalifikujemy, bo to tak jak mówię, bierzemy więcej czynników pod uwagę, czyli AMH, wiek, obecność endometriozy i stopnia tej endometriozy, to w sposób naturalny mają szansę, tylko ona jest no, czasami bardzo niska. Natomiast nigdy, tak jak mówię, nie lubię takiego stwierdzenia przekreślają, bo jakby pewne pary same w sobie udowadniają nam, że nie ma takiego pojęcia jak przekreślanie szans, zwłaszcza te pary, które na przykład przeszły procedurę in vitro, a później zachodzą w kolejną ciążę w sposób naturalny. Bo tak często się zdarza. No właśnie. No właśnie, pani doktor, a co w przypadku właśnie tutaj Klaudii? Czy właśnie no, jest jeszcze szansa na naturalne poczęcie, czy właśnie już to tylko jest do in vitro? Dziś odbył się zabieg laparoskopii i wzrosty liczne zostały usunięte, ale oba jajowody niedrożne. Dla mnie szok, nie spodziewałam się tego. I co dalej właśnie? Przekreśla to szansę na naturalną ciążę i już niestety krok do in vitro? To znaczy tak, jeżeli tutaj w laparoskopii zostało stwierdzone obustronne niedrożne jajowodów, to tak, to postępowaniem tutaj z wyboru jest zapłodnienie pozaustrojowe. No niestety czynnik jajowodowy, jeżeli jest obustronnie ograniczony, czyli zarówno brak obustrony jajowodów, czy właśnie obustronna niedrożność jajowodów, no to jest czynnikiem takim, który no bezwzględnie kwalifikuje nas do in vitro. Bo tutaj no, nie ma takiej możliwości, że ta ciąża powstanie w sposób naturalny. No, niestety ta droga przejścia tej komórki jest zamknięta. Dobra, i to już na razie jeszcze jedno pytanie, bo to też bardzo ważne pytanie i zaraz wrócę do moich pytań. Ona się pyta, jak często w Państwa klinice, klinika Parens, zdarzają się naturalne ciąże, mając tylko jeden jajowód? No tutaj jakby trudno określić taką statystykę. Na pewno w takiej sytuacji ja zawsze monitoruję taką pacjentkę, w sensie przy jednostronnej drożności jajowodów, kiedy owulacja zachodzi akurat ze strony drożnego jajowodu, to wtedy jakby te działania w kierunku ciąży podejmowane są w sposób naturalny. I to jeżeli nie ma innych ograniczeń płodności, jeżeli parametry nasienia są prawidłowe, jeżeli mamy dobrą rezerwę jajnikową, nie ma żadnych innych obciążeń, chorób, to tutaj no, szanse są takie jak zupełnie w populacji ogólnej, czyli jeżeli po tej stronie stwierdzamy
stwierdzamy owulację po stronie drożnego jajowodu, no to szanse na taką ciążę są rzędu około tych 20 kilku procent, tak? Tak jakby naturalnie starać się o ciążę, tylko jeżeli wiemy, że z tej akurat dobrej drożnej strony jest owulacja, więc zawsze raczej wtedy staram się, to też zależy, co się dzieje z tym drugim jajowodem. Rozumiem, że na przykład jeżeli wcześniej był usunięty z powodu ciąży pozamacicznej na przykład, no to wiemy, że po drugiej stronie go nie ma, to jakby nic się większego nie dzieje, jeżeli owulacja by była po drugiej stronie, tak? No bo nie ma tego jajowodu. Natomiast jeżeli jest, a jest on niedrożny, czy częściowo drożny, no to zawsze jest twarz jakieś ryzyko ciąży pozamacicznej, więc tutaj raczej monitoruję i sprawdzamy owulację po dobrej stronie, po stronie drożnego jajowodu. Tak jak w populacji po prostu, jakby, jeżeli nie ma żadnych innych dodatkowych czynników, które ograniczałyby płodność. Pani doktor, chciałabym wrócić tak do samego początku jeszcze, bo jest wiele pań, które nas oglądają, które dopiero gdzieś też zaczynają się starać i pewnie to dla nich będzie pomocne. No, coraz więcej kobiet ma świadomość, że ten cały proces starań i planowania dziecka no, powinien poprzedzić właśnie etap badań, tak? I sprawdzenia, czy no, nie należy o coś tam jeszcze zadbać, tak? No, ale wiele jednak pań nie robi tego. Jakby Pani była w stanie przybliżyć, dlaczego to jest tak ważne i na jakim etapie właśnie rozpocząć przygotowania do ciąży? No i jakie badanie warto by było właśnie wykonać? No i też jakby Pani była uprzejma wspomnieć o mężczyznach, czy powinien jakieś zrobić profilaktyczne badanie, na przykład nasienia? No więc jeżeli mamy parę, która dopiero ma plany, tak, starania się o ciążę, czy takie początki starania się o ciążę, to warto by było na pewno w przygotowaniu do takiej ciąży oznaczyć parametr, jakim jest TSH, czyli sprawdzić funkcję tarczycy, czy jest ona prawidłowa. Nasze takie wytyczne, które są w kierunku starań się o ciążę, czy wczesnej ciąży, podają, że powinien on być poniżej 2,5, czyli nie tak jak standardowo wykona się badanie poziomu TSH, że jest pomiędzy 0,4 a 4 i ktoś śpi spokojnie, że ma 3,8, tylko no niestety w przygotowaniu do ciąży powinien on być poniżej 2,5, więc to jest taki parametr, który na pewno warto byłoby sobie oznaczyć w przygotowaniu do starań o ciążę. Kolejnym takim etapem jest oczywiście na pewno badanie USG w takiej kontroli ginekologicznej, bo może wykryć pewne nieprawidłowości, z którymi sobie możemy poradzić już wcześniej, tak? Na przykład takie nieprawidłowości, jak jakieś wady budowy macicy, tak? Czy na przykład występuje przegroda macicy, czy są jakieś zmiany na jajnikach, cysty i tak dalej. W związku z czym takie podstawowe badanie ginekologiczne wraz z cytologią też warto zrobić, żeby nas później nic nie zaskoczyło w trakcie ciąży. Ważne jest też przygotowanie, jeżeli ktoś ma wiedzę oczywiście wcześniej na temat szczepień, tak? Czy odbyte były szczepienia w dzieciństwie, czy nie, ponieważ ryzyko pewnych chorób, które mogłyby wystąpić w trakcie ciąży, jak na przykład różyczka we wczesnym etapie ciąży, jeżeli ktoś nie był wcześniej szczepiony, będzie miała bardzo duże znaczenie no, w kierunku wad płodu. W związku z czym taka wiedza też jest potrzebna, jeżeli nie było jakichś szczepień a z różnych powodów, a jest możliwość ich wykonania i ktoś nie ma jakichś osobistych przeciwwskazań do tego, to warto by było, żeby przed taką ciążą takie szczepienia odbyć i mieć pewność, że na przykład zabezpieczy to tą kobietę na czas ciąży przed zachorowaniem. To są takie podstawowe rzeczy, oczywiście suplementacja kwasu foliowego i to w zależności od tego, czy występują jakieś wady cewy nerwowej w rodzinie, czy nie. Jeżeli nie, no to podstawowa taka dawka 0,4 mg suplementacji takiego kwasu foliowego też powinna być minimum te 3 miesiące przed staraniami. Jeżeli chodzi o panów, to tutaj no, nie ma takich zaleceń, żeby badali sobie nasienie.
No, są sytuacje oczywiście takie, które też warto byłoby przeanalizować, to znaczy, jeżeli byłaby sytuacja, że pan chorował na świnkę w późniejszym wieku, czy na przykład jeżeli przebył jakieś leczenie onkologiczne, czy jeżeli były jakieś zabiegi operacyjne w obrębie miednicy, tak, czy jakieś przepukliny, czy innych zmian, które były operowane. To czy pali papierosy od wielu lat, czy ma jakieś narażenie na pewne czynniki, które mogłyby wpływać na te parametry, no tutaj to by można było wtedy się głębiej zastanowić, czy faktycznie gdzieś jakiegoś tego prostego badania seminogramu nie wykonać, tak? I no, nie czekać też tego czasu, nie marnować tego czasu, no bo tak jak jeszcze raz podkreślam, nasze rekomendacje też o tym mówią. My ten rok czasu dajemy sobie wtedy, kiedy nie ma żadnych nieprawidłowości zarówno u pani, jak i u pana. Jeżeli mamy pewne czynniki czy przesłanki ku temu, że będzie jakaś możliwość ograniczenia płodności przez to, co przez leczenie, czy przez chorobę, czy przez inne czynniki środowiskowe, to trzeba taką diagnostykę podjąć już wcześniej. Więc to byłyby sytuacje, kiedy faktycznie warto by było poszerzyć czy zrobić to badanie już dużo, dużo wcześniej. Zadam kolejne pytanie. Zawsze to powtarzam, moi drodzy, wszyscy, którzy nas słuchajcie, pamiętajcie, klinika leczenia niepłodności to nie jest tylko in vitro. To jest początek, tak samo jak i u ginekologa, zwykłego tego, którego znacie w gabinecie. To jest sprawdzenie waszych wyników, tak, i wprowadzenie tych najprostszych, podstawowych form, sprawdzanie waszej owulacji. To, co wszystko macie w gabinecie zwykłym, podstawowym. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo ważne. Wy się często boicie, że klinika leczenia niepłodności to już jest in vitro i koniec. Nie, nie, nie. To są wspaniałe, fachowe, specjalistyczne ręce i będziecie na pewno tutaj zadbani i wtedy, kiedy trzeba będzie in vitro, to tu jest super sprawa, bo będziecie od razu o tym wiedzieć, co działa na waszą korzyść, moi drodzy. Co działa na waszą korzyść. Nie będziecie przeciągani, robieni, mieli mnóstwa innych jeszcze badań, tylko lekarz, fachowiec od razu spojrzy i będzie wiedział. I będzie wiedział, będzie umiał wami pokierować tak, żeby oszczędzić wam i łez, no i czasu. I teraz moje pytanie brzmi, właśnie, jak wygląda leczenie niepłodności na etapie właśnie przed in vitro? Przychodzi taka para do pani, mają za sobą już nieudane starania, no i co dalej, pani doktor? Przy jakich przyczynach takiej niepłodności uprzedza pani, że proces leczenia może zająć więcej czasu? No to oczywiście jest bardzo indywidualne, tutaj te parametry czasami pojedyncze decydują o tym. Natomiast to, co pani wcześniej powiedziała, to klinika leczenia niepłodności to nie wiąże się tylko z in vitro, bardzo często na dużo wcześniejszym etapie samych stymulacji czy inseminacji osiąga się no właśnie to upragnione szczęście, w związku z czym to pewna ostateczność to jest in vitro. I my staramy się zawsze, zwłaszcza, że no, sami pacjenci też woleliby zwykle w sposób naturalny zejść w ciążę, staramy się, póki jest taka możliwość czasowa, tak, czyli mamy ten czas reprodukcyjny na tyle bezpieczny, żeby móc poprowadzić na przykład właśnie stymulację, dopiero później kolejnym krokiem do inseminacji, to wykorzystujemy, to po prostu staramy się to wykorzystać. Czy jest jakiś dłuższy moment? To jest też bardzo trudne, bo czasami poszerzamy tą diagnostykę o diagnostykę na przykład immunologiczną, czasami o diagnostykę genetyczną, w związku z czym to też są badania, które niejednokrotnie dłużej trwają, same konsultacje ze specjalistami. W tym czasie oczywiście możemy podejmować różnego rodzaju działania, tak jak na przykład chociażby stymulacja cyklu, czy poprawa pewnych parametrów, tak? To w zależności od tego, jakie są konkretnie stwierdzone nieprawidłowości. Natomiast no, są sytuacje, które już na wstępie niestety
będą kierowane w kierunku procedury in vitro. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, to są właśnie obustronnie niedrożne jajowody, no bo jednostronna niedrożność jajowodów wcale nas tutaj nie kwalifikuje do in vitro, tylko właśnie do tych owulacji, czasami takiej cierpliwości w kierunku właśnie owulacji z prawidłowej strony. No ale kolejnym takim wskazaniem w kierunku in vitro będą skrajnie niskie parametry nasienia, czyli na przykład brak plemników, czy znacznie obniżona jej koncentracja i ruchliwość w ruchu postępowym tych plemników, czyli taki ciężki czynnik męski. No też są sytuacje czasami, kiedy mamy do czynienia z zaawansowaną endometriozą, tak, trzeciego, czwartego stopnia. To też jakby nie przeciągamy tych czasów, oczywiście dajemy sobie możliwość w zależności od wieku innych parametrów na starania, natomiast no, trzeci, czwarty stopień endometriozy raczej obliguje nas do leczenia bardziej zaawansowanego, ale pierwszy, drugi stopień jak najbardziej działamy tutaj z parami i też osiągamy sukcesy, w związku z czym są możliwości tych działań, tylko one czasami też trwają, no, w nieskończoność nie mogą trwać. Zawsze warto sobie ustalić pewien plan działania, tak, że na przykład ustalamy 3 cykle stymulacji, później przechodzimy do inseminacji, 2-3 próby inseminacji nieskuteczne, no to trzeba iść o krok dalej. W ten sposób ja staram się zawsze robić pewien plan, tak, żeby para jakby wiedziała też, że uczestniczy w tym procesie, tak, że decydujemy się na to, bo są do tego takie, a nie inne możliwości, że jest szansa. Natomiast w sytuacji, kiedy tej szansy za bardzo nie widać, czy no, ewidentnie jej nie ma, jak obustronna niedrożność jajowodów, czego dotyczyło wcześniejsze pytanie, no to błędem jest stwierdzenie, że ktoś może naturalnie zejść w ciążę. No, z punktu widzenia medycznego nie. I taka diagnoza oczywiście ona jest bardzo przykra, bardzo trudna, ale no, są też możliwości leczenia tego typu problemu. No i tym leczeniem jest właśnie in vitro. I nawet jeżeli pary na przykład no nie akceptują metody leczenia in vitro, też jest możliwość innego działania, na przykład no, adopcji zarodka. No, są różne możliwości, w związku z czym jakby też jest ważne, że ta para uczestniczy w tym procesie, że podejmujemy te decyzje trochę razem, w zależności od tego, od poglądów państwa, od tego, ile czasu jest starań już dotychczas, od tego czynnika psychologicznego, który jest też takim ciężarem, który się wlecze nieraz bardzo długi czas i właśnie nakręca te wszystkie frustracje. W związku z czym to jest raczej takie bardzo, bardzo indywidualne i no, zależne od wielu rzeczy. Nie da się tutaj chyba tak naprawdę powiedzieć, czy zmierzyć, jaki czas dajemy sobie do osiągnięcia ciąży, czy sukcesu, czy do decyzji o in vitro. To jest bardzo, bardzo indywidualne. No właśnie chciałam Pani zadać pytanie, w którym momencie leczenia przychodzi czas właśnie na rozważenie tego in vitro, ale to już chyba Pani właśnie powiedziała i fajnie Pani tutaj powiedziała, że robi Pani plan takiego jakby działania razem z pacjentami. Nie wiem, czy już nazywać to pacjentem, bo skoro gdzieś tam razem współdziałacie, to jest na takim fajnym poziomie już, tak, że tak powiem. Tak, że tu już razem jak wspólnicy działacie, żeby dojść do tego upragnionego celu. No to dobrze, to może pójdę kroczek dalej. Czy warto próbować inseminacji przed in vitro? Bo to też często pytają pacjenci, czy już nie lepiej od razu ciach iść do tego in vitro, czy jednak może właśnie tą inseminację jeszcze po drodze. No, dotyczy to paru, których nie ma właśnie jednoznacznych wskazań do zapłodnienia pozaustrojowego, no ale musimy coś dalej zrobić, tak, żeby działać, żeby jednak próbować, tak, innych ścieżek.
No oczywiście, jak się patrzy na statystyki, zwłaszcza jak pary patrzą na statystyki, że no, szanse na zajście w ciąży w przypadku inseminacji no, są rzędu na przykład 10-15%, to raczej budzi to w nich rezygnację niż zachętę do tego typu działań. Natomiast no, jest szereg ciąż, które mamy z inseminacji. To też jest oczywiście bardzo, bardzo indywidualne, kiedy kwalifikujemy do inseminacji, ale jeżeli są parametry w miarę dobre z obu stron, czy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z niepłodnością idiopatyczną, to warto jest podjąć próbę inseminacji, ponieważ są pewne czynniki, które być może nie jesteśmy w stanie ich do końca zbadać i określić, a dzięki temu, że nasienie jest wypreparowane, podane domacicznie na wystymulowanym cyklu, to omijamy pewne czynniki, które mogą akurat mieć wpływ na to, że wcześniej nie ma powodzeń. W związku z czym, tym bardziej, że no, ciąże po inseminacji dają nam takiego trochę powera, że warto tych inseminacji próbować. Oczywiście to wiąże się też i z czasem, i z pewnymi kosztami, więc tutaj jakby też indywidualnie podchodzimy do tej sytuacji, żeby no, z jednej strony nie tracić tego czasu, a z drugiej strony no, bardziej to skłania nas w przypadku par właśnie, jeżeli są parametry w miarę prawidłowe, a tej ciąży nie uzyskujemy z niewiadomych przyczyn, czyli grupa właśnie niepłodności idiopatycznej, czy na przykład jeżeli jest pierwszy, drugi stopień endometriozy, a mamy dobrą rezerwę jajnikową i ten młodszy wiek, czyli poniżej 35 roku życia, jak najbardziej też kwalifikujemy do inseminacji. To jest raczej indywidualne, ale no tak jak mówię, no, są ciąże z inseminacji i tutaj ta procedura jest wykorzystywana i niejednokrotnie jest na tym etapie już zakończona sukcesem, więc warto podejmować nawet 2-3 próby tej inseminacji. No dobrze, teraz zadam kolejne pytanie od naszych słuchaczek, tylko zanim zadam, zwrócę się do Anny. Aniu, wkleiłam na dole ten paseczek ruchomy, jest adres, gdzie pani doktor przyjmuje. To jest klinika Parens z Krakowa, można sobie spokojnie też wygooglować. O, ale widzę, że też tutaj ode mnie już ktoś też wrzucił tutaj link do kliniki i tam spotkasz panią doktor. No dobra, pytanko, tutaj jest pani doktor takie. Co by pani tu poleciła? Czy jeszcze właśnie ciąża naturalna, czy już jednak gdzieś do in vitro się szykować? Zespół policystycznych jajników, tarczyca, niedoczynność, podwyższony cukier, naczczo, TSH, są podane wyniki ciąży od 3 lat brak. Wiem, że to są okrojone bardzo dane, ale jaka taka podpowiedź? Tutaj właśnie miałam zaznaczyć, że no, malutko jest troszeczkę. Tak. No, jeżeli jest zespół policystycznych jajników, no to tutaj pytanie, czy były stwierdzone cykle owulacyjne, czy próby uzyskania owulacji właśnie poprzez stymulację, monostymulację. Sama niedoczynność tarczycy, jeżeli ona jest wyrównana, to nie stanowi tutaj większego problemu. Jeżeli jest nieprawidłowa glikemia naczczo, no to tutaj trzeba byłoby sprawdzić, jaki jest poziom insuliny i przeliczyć wskaźnik HOMA, czyli w kierunku insulinooporności. Jeżeli jest insulinooporność, no to włączyć odpowiednie leczenie. Mówię tutaj dieta, aktywność fizyczna, no i być może metformina, jeżeli jest stwierdzona insulinooporność. Tutaj duże znaczenie ma to, że od 3 lat nie ma ciąży. Natomiast to nie jest tak, że traktujemy panią jako 3 lata starań. To też jest w zależności od tego, czy w ciągu tych 3 lat były cykle owulacyjne, czy nie. Bo jeżeli staracie się państwo ciąży od 3 lat, ale nic nie jest robione w przypadku zespołu policystycznych jajników, gdzie prawdopodobnie jest duża rezerwa i cykle bezowulacyjne, to jakby to jest
jakby wpisane w to, że tej ciąży nie ma, bo nie ma owulacji. Jeżeli w czasie tych 3 lat były stymulacje owulacji i tej ciąży nie ma, no to trzeba podjąć kolejne oczywiście kroki. To też jest zależne od innych parametrów, czyli nasienie tutaj jest prawidłowe, czy były stwierdzone drożne jajowody, czy nie ma innych jakichś nieprawidłowości. Jeżeli wszystkie inne parametry są w porządku, to na początku trzeba się skupić na uzyskaniu owulacji. Jeżeli mimo uzyskiwania tej owulacji, monoowulacji, w stymulacji lekami nie ma efektu ciąży, no to przechodzimy krok dalej. To też jest do decyzji, tak jak mówię, można podjąć jedną, dwie próby inseminacji albo jeszcze dalej, czyli w kierunku in vitro. Natomiast no, kluczowe jest tutaj, jak był traktowany ten czas tych 3 lat, czy tutaj było coś robione, czy były monitoringi, czy była owulacja. Bo no, niestety zespół policystycznych jajników ma to do siebie, że tych cykli owulacyjnych zazwyczaj nie ma. Jeżeli ten czas, no, Państwo działaliście samodzielnie, no to być może tutaj wymaga to trochę pomocy z naszej strony i troszeczkę uregulowania tego metabolizmu do osiągnięcia sukcesu. Pytanie od Małgosi. Czy wąska szyjka macicy może mieć Pani zdaniem wpływ na skuteczność naturalnych starań? No to pytanie, co ktoś rozumie przez wąską szyjkę, jak ona została określona i w jakich parametrach zbadana, no bo są różne sytuacje. Może być sytuacja, to ja rozumiem, że wąska szyjka, nie krótka szyjka, tak? Jeżeli była przeprowadzona histeroskopia i w trakcie tego badania stwierdzono drożność tej szyjki, to tutaj nie ma jakichś wzrostów, nie ma nieprawidłowości w jej obrębie, nie ma tutaj jakby tego czynnika, który zaburzałby płodność na tym etapie. Jeżeli ona jest drożna i nie ma wzrostów, to jest to szyjka, nawet jeżeli jest w jakiś sposób węższa, to dla przepłynięcia nasienia nie ma tutaj jakby ograniczeń. W związku z czym, czy na skuteczność naturalnych starań może mieć wpływ, raczej czynnik szyjkowy ma minimalne znaczenie. To jest ciekawe też pytanie, insulinooporność u mężczyzn, a płodność, czy ma to związek? To znaczy jak najbardziej. Jest to czynnik, który może mieć wpływ na płodność, tak szeroko pojętą. No jeżeli jest insulinooporność, to być może wiąże się tutaj to z pewnymi innymi problemami, jak na przykład wzrost masy ciała, tak, czy jakaś nadwaga, otyłość, która ma znaczenie w przypadku mężczyzn, jeżeli chodzi o płodność, stanowi czynnik ograniczający płodność. Może to z kolei wynikać na przykład z nieprawidłowej diety, tak, w związku z czym tutaj poprawa tych parametrów, jakim jest insulinooporność, będzie miała wpływ na parametry nasienia, oczywiście nie w jakimś tam diametralnym, bardzo dużym zakresie, natomiast może mieć wpływ i ma związek i poprawa tych parametrów jest zawsze też zalecana. Insulinooporność też się wiąże w organizmie ze stresem oksydacyjnym, który no, ma niestety w przypadku nasienia udowodnione znaczenie dla prawidłowej funkcji i plemników. Nawet 25% stresu oksydacyjnego ma wpływ na parametry nasienia. Więc tutaj jest to taki system troszkę naczyń połączonych, że warto zadbać o to, żeby tej insulinooporności nie było, zarówno u pań, jak i u panów. No dobra, a takie pytanie od Martyny. Czy wynik nasienia MAR w okolicach 85-90 jest ewidentnym skierowaniem do in vitro? Brak stwierdzonych innych przyczyn niepłodności, po drodze 3 ciąże biochemiczne. No taki wynik MAR testu na pewno wskazuje na czynnik immunologiczny, który wymaga diagnostyki i konsultacji z immunologiem. Takie wyniki muszą być jeszcze dodatkowo, tak jak mówię, skonsultowane.
nie tylko w kierunku sprawdzenia czy poprawy jakości nasienia, ale ewentualnie jakichś innych czynników immunologicznych, które ogólnie mają wpływ na zdrowie u Pana. W związku z czym zazwyczaj niestety wyższe parametry tego typu, tego rzędu gdzieś na późniejszym etapie są kierowane do in vitro, ale to wymaga, tak jak mówię, wcześniejszej diagnostyki i być może włączenia leczenia, bo czasami na pewien czas immunolodzy włączają leczenie i jest pewna poprawa tych parametrów, która niekoniecznie musi nas kwalifikować do in vitro. Jest to duży odsetek, ale wymaga konsultacji z immunologiem, na pewno. Zwłaszcza tutaj, ja rozumiem, że są trzy ciąże biochemiczne w wywiadzie i jak tutaj Pani podkreśliła, że nie ma żadnych innych przyczyn niepłodności, to jeżeli to leczenie immunologiczne nie odniesie, czy tam pewne działania immunologiczne nie odniosą poprawy, to tak, jest to wskazanie do tego, żeby przeprowadzić procedurę in vitro. A jak jest w przypadku Pani Joanny? Pytanie jest takie, po ciąży pozamacicznej i otrzymaniu metotrexatu, AMH spadło do około 0,4-0,7, wcześniej było 12. No właśnie, czy ten lek w sposób trwały niszczy rezwersę? Czy w takiej sytuacji lepiej od razu podchodzić do in vitro? To znaczy tutaj na pewno nie jest to sytuacja taka, że po zastosowaniu metotrexatu, znaczy to też jest ważne, czy jednostki tego badania jednego i drugiego są identyczne, bo czasami laboratoria pewne jednostki podają w nanogramach, inne w pikomolach. Na pewno nie jest to lek, który w taki sposób obniża płodność, czy w jaki sposób ma wpływ na rezerwę jajnikową. Więc tutaj trudno powiedzieć też, na jakim etapie czasowym było badanie pierwsze i drugie, natomiast nie wiązałabym tego, że ten metotrexat w taki sposób wpłynął na rezerwę jajnikową, bo nie powoduje obniżenia rezerwy jajnikowej. Ten lek jest bardzo często stosowany w leczeniu ciąży pozamacicznej. Jest oczywiście chemioterapeutykiem, natomiast nie ingeruje w ten sposób w rezerwę jajnikową, bo nie mógłby być stosowany, bo on powodował trwałe zmniejszenie płodności. Tak jak mówię, trzeba byłoby tutaj dokładnie sprawdzić, w jakim odstępie czasu były te badania i czy te jednostki pokrywają się ze sobą, bo tutaj nie ma tego podane. Nie wiązałabym tego z tym. Jeżeli była na przykład jakiś rodzaj leczenia jeszcze inny, czy jakaś ingerencja na przykład zabiegowa w obrębie jajników, to mogło spowodować zmniejszenie tak duże rezerwy jajnikowej. Natomiast stosowanie metotrexatu nie. Pani doktor, chciałabym jeszcze teraz zadać pytanie o mężczyznę. Co może podnieść parametry nasienia mężczyzny? Jakie metody naturalne, jakie bardziej medyczne? Co możemy takiego zrobić, żeby zwiększyć tą szansę na ciążę odnośnie tutaj od strony mężczyzn, że tak to ujmę? Znaczy tak, zawsze jeżeli chodzi o stwierdzenie nieprawidłowości parametrów nasienia u Pana, które wymagają konsultacji urologicznej, to urolodzy u nas diagnozują, bo to też jest czasami różnego rodzaju przyczyna. Jeżeli jest hormonalna, jeżeli jest bardziej anatomiczna, to leczenie po stronie urologów wiąże się z tym, że oni włączają odpowiednie leczenie, czasami kilkumiesięczne nawet. Natomiast jeżeli chodzi o, i to jest w zależności od tego, co zostanie stwierdzone, tak? Oczywiście pewne problemy genetyczne, jeżeli zostaną stwierdzone, to tutaj już nie mamy możliwości działań, czy to formy naturalnej, czy lekowej na poprawę parametrów. Natomiast jeżeli chodzi o takie naturalne rzeczy, które oczywiście gdzieś panowie mogą wdrażać, czy starać się wdrażać, to szeroko pojęte oczywiście zdrowy styl życia, tak, to na pewno unikanie wszelkich substancji, które mogłyby mieć wpływ na nieprawidłowości nasienia. Natomiast jeżeli chodzi o dietę, to tutaj wszystkie takie czynniki, które będą mieć działanie zmniejszający stres oksydacyjny w organizmie. To, co powiedziałam wcześniej, tam udowodniono, że
Stres oksydacyjny ma duże znaczenie w przypadku jakości nasienia, ponieważ plemniki, ich błona komórkowa zbudowana jest z wielonasyconych kwasów tłuszczowych, które pod wpływem stresu oksydacyjnego ulegają szeregu takim procesom peroksydacji tych lipidów i przez to, że one są niszczone, to ich funkcja i ich morfologia, funkcjonalność spadają. W związku z czym tutaj trzeba przeciwdziałać tym wszystkim parametrom, które wywoływałyby taki stres oksydacyjny w organizmie. I to są takie rzeczy, które można na co dzień stosować, tak? Tylko najlepiej w sposób naturalny. Czyli żeby stosować dietę bogatą w cynk, selen, przede wszystkim witaminę E, C. Udowodniono też, żeby stosować produkty bogate w kwasy omega-3, czyli przede wszystkim te składniki, które wchodzą w skład właśnie błon komórkowych i powodują regenerację i odbudowę. W związku z czym tutaj, no oczywiście warto suplementować akurat kwas omega-3, ja nie jestem za suplementami ogólnie, natomiast tutaj trudno też w diecie uzyskać takie ilości i dobrej jakości te kwasy, które mogłyby zapewnić taką odbudowę tych błon komórkowych. W związku z czym wprowadzenie tych wszystkich rzeczy w sposób naturalny do diety może nam poprawić parametry nasienia. Oczywiście nie mówię o tych skrajnie nieprawidłowych, ale o tych, które wymagają czy poprawy trochę ruchliwości, czy morfologii, to warto zawsze zastosować te rzeczy. U panów też jest bardzo istotny ruch, tak, aktywność fizyczna, czy no, nie przygrzewanie się na przykład, tak, nie korzystanie z jakiejś sauny, czy nie stosowanie gdzieś w pracy komputerów czy telefonów w obrębie tutaj kolan i z narażeniem na różnego rodzaju promieniowanie, to też. To są takie rzeczy, które wydaje się takie są prozaiczne, natomiast no, jakby w dużej mierze obserwujemy to, że wprowadzenie tych elementów może mieć no, w wynikach badań duże znaczenie. Też jest takie badanie, to badanie stresu oksydacyjnego u panów właśnie w nasieniu. I to bardzo ładnie pokazuje też, że czasami tutaj, kiedy wychodzą wysokie te parametry ROS, czyli tego stresu oksydacyjnego, a zastosuje się te wszystkie zalecenia, to po tych trzech minimum miesiącach czy pół roku no, widzimy tą poprawę, w związku z czym tutaj no, gdzieś tam warto zainwestować w taki zdrowy styl życia, szeroko pojęty oczywiście. Dokładnie tak, jest Pani też również dietetykiem, tak? Proszę zdradzić nam tutaj, czy Pani u siebie w gabinecie, no właśnie, wprowadza Pani takie leczenie, wskazówki żywieniowe? No jest to czasami trudne. Mamy w trakcie wizyty bardzo dużo rzeczy, które wynikają z takiego samego procesu leczenia. Natomiast no, zawsze staram się w przypadku właśnie zespołu policystycznych jajników czy endometriozy no, zasygnalizować pewne rzeczy, które warto by było zastosować czy wprowadzić. No i jeżeli są stwierdzone jakieś nieprawidłowości właśnie w przypadku insulinooporności, no to tak jak powiedziałam, dieta jest tutaj podstawowym leczeniem i bardzo często obserwujemy, zwłaszcza jeżeli towarzyszy temu gdzieś tam jeszcze spadek masy ciała, to powrót do cykli owulacyjnych i nawet samodzielne zachodzenie w ciąży. Więc no, obserwuje się te efekty, w związku z czym staram się mobilizować pacjentki, które są jeszcze na tym etapie starań, że no, jeżeli są tego typu efekty, no to może warto. Aczkolwiek no, coraz częściej spotykamy się niestety z sytuacją, że dużo łatwiej jest wziąć tabletkę czy zastosować jakiś lek, niż gdzieś tam prowadzić pewne trudne, być może dla niektórych, zasady, tak, zdrowego stylu życia i diety. Natomiast tak jak mówię, no, my jesteśmy od tego zależni, na to, co jemy, na nasz ruch, na nasz styl życia, to my sobie pracujemy i na, no, to też ma odzwierciedlenie troszeczkę w jakości parametrów, komórek i, no i w ogólnym sukcesie, tak? Myślę, że zawsze warto zrobić coś takiego, no nie tylko w kierunku właśnie ciąży,
ale też dla siebie, dla swojego zdrowia, bo wielokrotnie rozpoznajemy różnego rodzaju właśnie zaburzenia, czy metaboliczne, tak jak insulinooporność, czy inne problemy w trakcie starań się o ciążę, które możemy sobie modyfikować i to warto robić, tak. No, mam nadzieję, że no nie tylko właśnie podczas webinarów, ale podczas wizyt, no wszyscy staramy się edukować w tym kierunku, żeby te rzeczy sprowadzić. Pani doktor, jak zapytałam się, raczej powiedziałam, że jest Pani dietetykiem, no to muszę jeszcze to. Czy ferytyna na poziomie 11 przy normach 11-200 jest wystarczająca do starań i zachodzenia w ciąży? Tak, jak najbardziej. Znaczy, w sensie to jest na dolna granica normy, natomiast no, ważne jest też sprawdzenie innych parametrów poziomu żelaza, morfologii to nie jest tak, że wyniki, które są na dolnych granicach normy, też stanowią jakiś problem, tak, że do zachodzenia w ciąży, czy ogólnie problem zdrowotny. To są pewne normy, które są przyjęte na podstawie badań dla populacji i jeżeli pani mówi na takim poziomie, to trzeba byłoby jeszcze przeanalizować inne parametry i sprawdzić, czy po prostu nie wymaga pani suplementacji, natomiast aktualnie poziom ferytyny, no bada się nawet we wczesnym poziomie, na wczesnym etapie ciąży. Jest to bardzo ważny parametr, który prognozuje nam, czy nasz organizm ma wystarczające poziomy żelaza. Co więcej, właśnie niedobory żelaza to są jedne z najczęstszych niedoborów, które występują u kobiet w wieku rozrodczym. W związku z tym tutaj tak samo można właśnie dietą wspomagać sobie tutaj te parametry, ale jest to poziom, który wystarcza do zajścia w ciążę. Jeżeli to jest tylko jeden, jedyny parametr, który ma pani, no on nie jest jakby nieprawidłowy, ale jeden, jedyny, który w jakiś sposób panią niepokoi, a wszystkie inne są prawidłowe. Pani doktor, jeszcze tak na sam koniec, bo niestety temat wraca jak bumerang, niestety pandemia i starania, no to jest zawsze to samo pytanie. Co Pani sądzi o szczepieniu przeciw COVID podchodząc do in vitro bądź będąc w ciąży? To jest pytanie od Oli. Jeszcze jakby Pani była uprzejma powiedzieć. No ja jestem całym sercem za tym, żeby się szczepić i to z kilku powodów. Zwłaszcza jeżeli staramy się długi czas o zachodzenie w ciąży, to tym bardziej powinniśmy się zaszczepić, czy nawet jeżeli będziemy gdzieś w przyszłości niedalekiej podchodzić do procedur, czy to procedury in vitro, czy inseminacji, czy innej. Ma duże znaczenie, dlatego że obojętnie na jakim etapie infekcja COVID na etapie ciąży już, tak, może mieć duże implikacje. No są już badania, które pokazują, że stanowi ryzyko dla porodów przedwczesnych i dla bardzo ciężkiego przebiegu COVID w przypadku kobiet w ciąży. Takie niestety przebiegi ciężkiej infekcji obserwujemy i to na co dzień niestety pacjentki w ciąży zaawansowanej nawet to wymagały z naszej strony no, interwencji, hospitalizacji czy nawet pobytu na intensywnej terapii. Dlatego to jest profilaktyka, to jest zabezpieczenie, żeby nie przechodzić w sposób ciężki tej infekcji. I to jest coś, co robimy dla siebie, coś, co robimy dla naszego przyszłego dziecka i coś, co robimy dla naszych najbliższych. W związku z czym no, bezwzględnie warto się szczepić i to jest coś, co stanowi dla nas pewnego rodzaju no, tylko i wyłącznie zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem, ale dające jakiś taki spokój wewnętrzny, że możemy nie narażać później właśnie naszego dziecka, które tym bardziej jest bardzo wystarane, na przykład na poród przedwczesny, czy na jakieś komplikacje w ciąży. W związku z czym tutaj ja tak samo, no, wszystkie pacjentki, które prowadzę, jeżeli chodzi o prowadzenie ciąży, pytam i informuję, że można się szczepić, jest zielone światło, są i amerykańskie wytyczne i nasze Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników tak samo, które zalecają szczepienie w ciąży i w trakcie karmienia piersią.
i w przypadku planów zachodzenia w ciąży jak najbardziej. W związku z czym to warto sobie na spokojnie przemyśleć i ułożyć w ten sposób, żeby się zaszczepić. Zalecenia są takie, że w ciąży najlepiej się szczepić po okresie organogenezy, no to po 8 tygodniu. Ja raczej tak stosuję ten 10, 12 tydzień najlepiej, żeby być mniej więcej w tych granicach tego pierwszego trymestru już po badaniu. Natomiast w przypadku starań się o ciąży czy podchodzenia do procedury in vitro, no zalecane jest najlepiej 2 miesiące do ciąży, tak? No, różnie to jest, też nie da się tego tak idealnie wycyrklować, tak? No, są sytuacje, że się zaszczepiło na przykład przed miesiącem i się zachodzi w ciąży i to też jest w porządku, to też jest ok, to nie powinno mieć żadnych implikacji na przebieg ciąży. Pani doktor, musiałam zadać to pytanie, bo no niestety zawsze, zawsze, zawsze. Ale to jest bardzo potrzebne, edukacja. Tak, w tym tak, jest... tak, tak. A ze źródła, no, gdzie może pójść na lepszy przekaz, jak nie prosto od źródła. Serdecznie pani dziękuję. Muszę pokazać ten komentarz od Oli. Tak miło się słucha, a ja w pracy jestem, więc jeżdżę w kółko, żeby tylko dłużej siedzieć w samochodzie. Ola, po prostu. Niesamowity komentarz. Pani doktor, bardzo pani dziękuję serdecznie za przeszłą tą godzinę. To prawda, bardzo miło się pani słucha, z takim spokojem, naprawdę pani odpowiada na te wszystkie pytania i z taką dużą jasnością, bo bardzo prosto pani przekazuje tą wiedzę, więc łatwo się ją bardzo przyswaja. Cieszę się, bo będziemy się oczywiście z panią doktor jeszcze spotykać, bardzo się cieszę. Będzie okazja jeszcze do posłuchania właśnie pani doktor i do zadania oczywiście swojego pytania. Pani doktor, bardzo pani jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam cały zespół Parents z Krakowa. No i do zobaczenia za miesiąc. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Moi drodzy, na dzisiaj już kończymy. Było bardzo dużo pytań. No jak zwykle nie zmieściliśmy się gdzieś tam, żeby wszystkie przedstawić, ale tak jak powiedziałam, pani doktor jeszcze do nas wróci, jeszcze z nami będzie, bardzo się z tej strony cieszę, bo bardzo lubię te spokojne właśnie rozmowy. No i co, dziękuję MSD Polska za wasze wsparcie, że nas wspieracie, że możemy edukować razem z wami. Dzięki temu docieramy jak najdalej do osób potrzebujących. Film jak zwykle, ci, którzy się spóźnili, film jak zwykle będzie na naszym kanale YouTube'owym płodność.pl.tv. Tam możecie sobie od początku puścić ten film i posłuchać, bo było dużo ważnych pytań i bardzo dużo odpowiedzi. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, do usłyszenia.